Witam, to jest Sport News Bytrek, czyli kanał opowiadający o sportowych wydarzeniach. Wysłuchasz tu informacji na temat piłki nożnej, siatkówki, skoków narciarskich oraz tenisa. Wszystko w formie szybkich newsów. Także jeśli nie masz czasu śledzić wszystkich wydarzeń piłkarskich na bieżąco, to idealne miejsce dla Ciebie. Po dwóch tygodniach wraca Polska Ekstraklasa. 16. kolejka rozpocznie się od meczu w Łodzi, gdzie ostatnia drużyna ligi, ŁKS, zagra swój mecz. Siódmym zagłębiem. Mecz zostanie rozegrany o godzinie 18 w piątek. Oba zespoły, przed przerwą reprezentacyjną, były w fatalnej formie, nie wygrywając żadnego z pięciu ostatnich meczy. Kontuzowani w się, ie Jakub Letnierski i Pirulo. Jak Białystok, druga widzę podejmie Piast Gliwice, zajmujące 12 miejsce. Mecz w piątek o godzinie 20.30. Jaga od trzech spotkań nie zaznała goryczy porażki. Piast też nie przegrywa. Ale też nie wygrywa. Zontował już 11 remisów w lidze na 15 rozegranych meczy. Kontynuowani są w Jagiellonii Michał Ozga, Jarosław Kubicki, Bojan Nastic, zaś w Pieście Katranic, Szczepan Mucha, Siergiej Krykun. W sobotę o godzinie 15 rozegrany zostanie mecz między zajmującym obecnie czwarte miejsce w lidze Rakowem Częstochowa, a 15 drużyną Krakowią. Raków przez to, że łączy ligę z Pucharami nie ma kiedy trenować. Lecz teraz, Podczas przerwy reprezentacyjnej wreszcie mieli na to czas. Ich lista kontuzjowanych jest bardzo długa. Są to Stratos Farnasz, Łukasz Zwoliński, Iwi Lopez, Adrian Gryszkiewicz, Kamil Pestka, John Jebołach, zaś Gustaw Belgren pauzuje za kartki. Krakowia nie wygrała dwóch ostatnich meczy, a nawet nie strzeliła w nich bramki. Dużo mówi się o sporych zmianach organizacyjnych w Krakowie, a pozycja tenera jest zagrożona. Kontuzjowani to Rasmussen i Glik. O godzinie 17.30 rozegrany zostanie mecz pomiędzy piątą w lidze Pogonią Szczecin, a jedenastą Stalą Mielec. Pogoń nie przegrała w siedmiu ostatnich meczach i prezentuje fantastyczną formę. Szczególne wyróżnienie przysługuje Kamilowi Grosickiemu, który przeżywa kolejną młodość. Stal Mielec szybko otrząsnęła się po wysokiej porażce za Biały Białystok i zdążyła już wygrać z Garbarnią w Pucharze Polski i Górnikiem Zabrze w lidze. Pogoni kontuzjowani są Maciej Wędrychowski i Daniel Lonkar, zaś stali Mielec nie zagra pauzujące za kartki Bert Esseling. Na zakończenie sobotniego dnia o godzinie 20.00 Legia Warszawa podejmie Wartę Poznań. Legia zaprawiona w bojach co trzy dni łączy ligę z Pucharami. W końcu miała okazję odpocząć i potrenować. Kontuzjowany w Legii jest Rafał Augustyniak. Ich rywal... Warta Poznań wygrała 3 z 5 ostatnich meczy, ale w ostatnim poniosła porażkę 0–2 z Puszczą Niepełomice. Kontuzowani w warcie są Adam Zrelak i Kaspar Przebyłko. W niedzielę 26 listopada o 12.30 rozegrany zostanie mecz między Puszczą niepołomicę a Górnikiem Zabrze, czyli kolejno 16 i 10 drużyną ligi. Puszcza wygrywając mecz. Ma szansę wydostać się ze strefy spadkowej, w ostatniej kolejce przyłamała złą serię trzech przegranych meczy, kiedy to wygrali nad wartą Poznań. W zespole nie ma kontuzowanych poza brankarzem Kevinem Komarem, którego rewelacyjnie zastępuje Oliver Zych. W zespole górnika Zabrze nie wystąpi Lukasz Podolski, zaś odwrotnie dopuszczy, zespół z Zabrze przerwał w ostatniej kolejce serię czterech wygranych meczy. O godzinie 15.00 w sobotę rozegrany zostanie mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie pomiędzy Ruchem Chorzów, 17. miejsce w lidze, a Koroną Kielce, 14. miejsce w lidze. Gospodarze rozpaczliwie bronią się przed spadkiem, ale nie potrafią wygrać już od 13. spotkań. Kontuzowany jest Dawid Baranowski. Ich rywal z kolei prezentuje niezłą formę w ostatnim czasie. Korona Kielce nie przegrała od 8. spotkań, a mimo niskiej pozycji ligowej jest chwalona za styl w jaki rozgrywa swoje mecze. Kontuzowani tam są Petrow i Jakub Lukowski. Ostatnim meczem w niedzielę, 26 listopada, będzie rozegrane o godzinie 17.30 spotkanie pomiędzy Lechem Poznań, trzeci w lidze, a Widzewem Łódź, dziewiąty w lidze. Lechici w ostatnim czasie nabierają dużego rozpędu, nie przegrywając meczy, a w ostatnich trzech kolejkach nie stracili bramki. Kontuzowani są Hotić i Dagerstal, a po kontuzji wrócił Ali Golizadeh. Poznaniacy prowadzą wylizę pod względem posiadania piłki. Ich rywal Widze Wódź nie przegrał od trzech spotkań, ale ma bardzo duże problemy z zachowaniem czystego kąta, tracąc gole w każdym z pięciu ostatnich meczy. Kontynuowani są Serafin Szota i Sebastian Kerk. Lider klasy Śląsk-Wrocław rozegra swój mecz w poniedziałek 27 listopada o godzinie 19 z ósmą drużyną ligi. Radom, jakim Radom. Gospodarz Radomiak nie strzelił branki w ostatnich dwóch meczach, Kontuzowany jest Robert Alves. Zespół z Radomia może się pochwalić najlepszą skutecznością dośrodkowań w lidze. Natomiast klub ze Śląska ma najskuteczniejszego napastnika w lidze, który jest też najlepszym piłkarzem ligi. Mowa o Rico Exposito. Lider ligi w ostatniej kolejce wygrał swój mecz, mimo że przez pewien czas grał w dziewiątkę, po dwóch czerwonych kartkach. W Śląsku za kartki pauzuje Nachul Leiva, Igor Macenko, a kontuzowani Martin Konczkowski i Konrad Poprawa.